Witam wszystkich na lekcjach boksu kickboxingu. Ja już się rozgrzewam, a dzisiaj będziemy przerabiali lewy cios sierpowy. Zapraszam, podstawy, technika oraz błędy popełniane przy zadawaniu ciosu, żeby ich uniknąć i nokautować lewym sierpowym. Witam, znowu widzimy się. Dzisiaj przerabiamy lewy cios sierpowy. Stając w pozycji bokserskiej, zadajemy cios sierpowy, tak jak każdy cios, wszystko, cała siła bierze się ze skrętu biodra, wywodzi się od niego. Pięta na zewnątrz, kolano do środka, w tym momencie biodro i bark idą do przodu. Lekko lewa ręka idzie do przodu i skręcamy ją kąt prosty. Przedramię zasłania nam twarz, pięść ustawiona do góry, tak jakbyśmy chcieli dawać lajka. Przedramię zasłania twarz. Ręka idzie tylko do końca twarzy, a prawa ręka, prawa noga są stabilne, tak jak to było w przypadku pozostałych ciosów. Nie ma żadnego cofania ręki do tyłu, żadnego zamachu, ani żadnego opuszczania, żeby po kole szedł cios. Tylko lewa ręka idzie lekko do przodu, jak przy ciosie prosty, i cała siła jest przy skręcie. Ciosy proste zadawaliśmy w pełnym dystansie lub spoza dystansu z krokiem. Ciosy z dołu, haki, w zwarciu, w krótkim dystansie, a ciosy sierpowe zadajemy w pół dystansie. Nie ma żadnego zamachu, żadnego cofania, tylko króciutko zadajemy cios sierpowy. Ręka nie może powracać dołem, zadamy cios i ona gdzieś, gdzie jesteśmy odsłonięci. Ręka nie może iść za daleko w tamtą stronę, zadajemy cios. Dojdzie przeciwnika, dojdzie celu, to dojdzie. Nie, to i tak wracamy, bo jeżeli damy dalej, nie możemy zadać ciosu, nie widzimy przeciwnika, jesteśmy odkryci. Króciutki cios, hop, ręka wraca do pozycji.